Jest piątkowe popołudnie. A co mądrzy ludzie robią w piątkowe popołudnia? A skąd ja mam kurwa wiedzieć, co robią mądrzy ludzie? Ja mogę powiedzieć, co robią takie pokraki jak ja. Jak to mówią, małe jest piękne, więc ja zabieram swojego małego do maleńkiego San Marino. Panowie, ale umówmy się, że na tym wyjeździe nie pijemy, co? Jak to nie pijemy? No chyba, że się umówimy inaczej. Jesteśmy już w Bolonii, mamy 2 godziny do pierwszego El Clasico. Czy trzeba samochód wynająć, tak? Może ten? Bardzo dobrze nam idzie to wynajmowanie samochodu chyba. Nie ma autoryzacji na karcie, nie wiem. Okazuje się, żeby wynająć samochód, to trzeba mieć jakieś pieniądze na karcie. Dziwne zwyczaje. I wygląda na to, że spóźnimy się na mecz Ligi San Marino. A co może być gorszego od spóźnienia się na mecz Ligi San Marino? Gorsze może być tylko wyrobienie się na pierwszy gwizdek i oglądanie tego meczu w całości. Co za niespodzianka, samochodu nam nie dali. Jest próba załatwienia innego w innej firmie. Uda się? Dupa. Co? Nie załatwimy. W pierwszym punkcie nam samochodu nie dali, w drugim punkcie samochodu nie dali i rozwiązaniem jest powrót do punktu pierwszego, tak? Tak, ale po drodze mamy autobusa z Romy, może Radku sfilmujesz dla szanownej publiczności. Podobno jest szansa teraz. Mamy jakieś auto czy nie? Tak, mamy. If you're going to San Marino. Dojechaliśmy, oczywiście spóźnieni, tylko 20 minut, to gra. Dobre pytanie, dobre pytanie. Zespół gospodarzy to Virtus, a zespół gości to La Fiorita. Ja chciałem powiedzieć, że to jest sanmaryńska Premier League. Przepraszam, czy można? O kurwa. Kurde, ludzie, zobacz. Ile? 25? Mega! A co pan tu ma? O kurwa! Co to kurwa za ziewanie? Bywa! Szerzej, szerzej! Wow. Ja pierdolę! Co tu się dzieje? Ale gol! Właśnie się okazało, że ten mecz można obstawiać u bukmacherów. Dajemy na Virtus. 7 kurwa. Na żywo. 7 na gospodarzy? Zobacz. Którzy przed chwilą mogli prowadzić? A nie, 2-2 jest rzeczywiście. 7. Daje kurwa 5 dych jak nic. 7,50 jest kurs, widzisz? Daje. Dawaj na gości, kurwa, no na piątkę. Na gospodarzy daje. I gramy, kurde. Po co on poszedł? If you go i... Orzesz, kurwa! Orzesz, kurwa, no. O. Co nie wiesz, dziewięko jest? W plecaku rzeźnika. Plecak rzeźnika jest na tylnym siedzeniu. Masz to wino? Czyżby było 2-3? 2-3. Ale to na razie remis. Patrz. No! Yeah! 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 Masz, napij się. Napiję się, kurwa. Za kogo? Za Virtus? Nawet nie wiesz, na kogo postawiłeś, kurwa. Virtus? Virtus! Forza Virtus! Co ty kurwa gwizdesz, pedale jebany! Tolerancji trochę, kurwa. Arbitro! Stupido! Fido! Arbitro! Arbitro! Yeah! Wygrał jebany! To była chyba największa sensacja, widzę, San Marino od 150 lat. Ej, kapitano! Co, mamy jakiś plan, co robić po tym meczu? Molto bene. Nie było piwa lokalnego, chociaż wino jest, no. No, sobota, względny poranek. Weź mi odsuć, kurwa. Pogoda tak samo ładna jak my. Co, nad morze lecimy? Takie wycieraczki zajebiste, zobacz. Kurwa, weź się uspokój, ja pierdolę wycieraczki. Jedziemy na plażę. Koledzy nie zapomnieli o sprzęcie plażowym odpowiednim. No nie wiem, nigdy się nie nauczyłem chodzić z parasolką. Ja ją dobrze rozłożyłem w ogóle? Beach, please. Ale śmierdzi na tej plaży. Bleh. Jak można przyjeżdżać w ogóle do Rimini na plażę? No wali strasznie. Kurwa. Jeszcze jebie. Plaży w Rimini mamy odhaczoną. Do San Marino lecimy teraz, nie? W San Marino na pewno jest mnóstwo atrakcji dla takich turystów jak my. Stadion olimpijski, San Marino. Nie jedna olimpiada tu się odbywała. Była to jakaś? W zwiedzaniu najważniejsze są magnesy. Magnesy kupione? Kupione. Mamy magnesy, to już nie musimy zwiedzać. Nie, no nie będziemy chyba na górę wchodzić, kurwa no. Nie ma jakiejś windy? Dlaczego nie ma piwa lokalnego? Daję rzeźnik. Po co to piwo? Żeby kurwa kasę wygrać, bo mam szczęście w San Marino. I? No i nie ma, ale jeszcze mamy drugą szansę. No i co i 20 euro, czy? A jak? 20 euro, serwanta. Naprawdę wygrał, ja pierdzielę. Molto grazie. Prego! To ten zamek następnym razem zobaczymy, nie? Dobra, jedziemy wreszcie na jakiś mecz. Dla odmiany będzie to pierwsza liga San Marino, po drugiej nie ma. Jeden z zespołów nazywa się Libertas, drugi... Murata. Murata. No warunki do gry są rzeczywiście prima sort. Dobrze to wygląda. To będzie widowisko. Zaczynają. No, no i jest niebezpiecznie w polu karnym. Co tam się nie dzieje? Co za emocje. Jak widać na obrazie. To jest dobre, że właśnie to nie jest mgła. To są chmury. Jesteśmy w górach generalnie. Którą stroną boiska grają teraz? Jest! Nie było? Super! Chodźmy na drugi mecz od razu jedziemy, no bez sensu to już. Dobra, teraz jedziemy na hit weekendu. To, o czym wszyscy trąbią. El Clasico. Gospodarze to San Giovanni. Trepenne. Trepenne. Penne. Trzy penisy, tak? Penne. Penne to jest penis. Jakby było jedno N mniej, tak? Tak. To byłyby trzy penisy. A teraz jest trzy... długopisy. Trzy długopisy. Co? O kurwa. Są tifozi na meczu, są kibice. To kibice trzech długopisów tak dopingują. No czegoś takiego na lidze San Marino to się nie spodziewałem raczej. Jeszcze się pewnie okaże, że na meczu w San Marino było więcej rac niż na El Clasico w Hiszpanii. Che leghi te la corona a posto per me era in giro, ma ora la fine è più lenta, ridiamola lì nello studio quando sono 21 Dawaj Rzezik, zbiórkę robimy. Tak? Dlaczego? Kurwa, czemu, tak. Takie mecze Ligi San Marino w takich warunkach to można by oglądać w nieskończoność, ale nie mamy czasu, bo jeszcze jedno spotkanie mamy umówione. Niestety już poza San Marino. Jesteśmy już w Bolonii, jeszcze tylko 100 km pociągiem. No i już jesteśmy w Prato, już za pół godziny wielkie derby w Serie C. Nie, to się Lega Pro nazywa teraz chyba. Trzecia liga włoska, Prato kontra Pontedera, wielkie firmy. Bar Stadio, to podobno jest kasa z biletami. Ciao, dwa bilety la partita. Kasa bardzo ładna, ale okazało się, że żeby kupić bilet na trzecią ligę trzeba mieć dokument. A ten kolega zapomniał dokumentu, kurwa. Cóż, no to teraz w pociąg 100 km z powrotem do Bolonii. Jeszcze coś tam poszedł bajerować, ale już to widzę, jak kupi dwa bilety na jeden dokument. To są bilety? Są, zobaczymy. Na kartę kredytową nie sprzedam. Mecz już się zaczął oczywiście. Coś tam się czepiali na bramkach, ale okazało się, że na jeden dokument można wejść. Wyszliśmy na stadion, to pierwsze razy się pojawiły. A w ogóle to... kolega, to co wczoraj wygrał, tak, to postawił na gospodarzy teraz, na Prato, że nie przegrają. Jak nie przegrają, to będzie bardzo bogaty, a jak przegrają, to jak się będzie wkurwiał fajnie. Jest jakiś bar, jeszcze jakby było piwko. No ja to wszystko wygrywam, teraz mi koleś piwo postawił. Nie żartuj. Money, money, money! Do przerwy 2-1. co? Prato wygrało 3-1. Kolega wygrał zakład. Żeby nie było, Prato to nie był faworyt tego spotkania. Na gospodarze to było 3,5 chyba, czy 3,2. Więc on postawił na zespół, który miał przejebać. Jestem bogaty, Jest już niedziela, wracamy wreszcie. Nareszcie trafił się wyjazd bez żadnych przygód. Ogoniła cię wczoraj transtytka. Nie, tam co w tym takiego dziwnego, że mnie transwestytka goniła? Bez przygód było, no. Człowiek się starzeje, grzecznieje i tak ma być.